Hej, cześć, witajcie moi widzowie z tej strony Repsak w kolejnym odcinku z Drogi do Sławy karierą Alexa Huntera. Słuchajcie, jak możecie się domyślać, głos jest nagrywany po nagraniu, dlatego, bo wywaliło mi prąd w domu. Także tu widzieliście pierwsze treningi na A i B. Słuchajcie, pierwszy mecz będzie z moim komentarzem nie na żywo, ale następne dwa, trzy mecze, bo w tym odcinku będą trzy, będą z komentarzem na żywo. A tutaj kolejna ocena na A za pierwszym razem. No, brązowe strzały, no to czego mamy się spodziewać? No, ale zobaczcie, tutaj nawet i w srebrnych, czy to na, nie, to są chyba srebrnych strzałach. Zdobywamy A i to dosyć na wielkim luzie, że tak to powiem. No bo jak wiemy, no, strzały mi raczej nie sprawiają trudności. A jeśli jesteście nowi na moim kanale, lajkujcie ten filmik, subskrybujcie ten kanał, no i po prostu zapraszam jeszcze do Facebooka, link w opisie. Tutaj postanowiłem zwiększyć sobie cecho związane z tempem, bo właśnie zastanawiałem się jaką. No i zdecydowałem, że chyba przyspieszenie, jeśli dobrze pamiętam. Ale mogę się mylić. No, dawaj, 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 wybieraj. Co się stanie? Co się stanie? Przyspieszenie, tak jest, widzicie, prorok ze mnie, normalnie. Także jeszcze raz przypominam, jesteście nowi, subskrybujcie kanał. I ja będę zaraz wam mówił będę komentował mecz. Także akcja nasza, ale tutaj wybija bardzo zgrabnie piłkę bramkarz przeciwników. Podanie do Jedinaka, Jedinak do nas, a my strzałem w finezyjnie spoza pola karnego. No i mamy świetną bramkę. Tak jest, świetna bramka, no i cieszymy się bardzo. Możemy celebrować razem z drużyną. Mogę wam śmiało powiedzieć, że w tym odcinku będzie jeszcze więcej bramek Alexa Huntera. Mogę tak śmiało wam powiedzieć, bo będą aż 4 mecze łącznie z tym. Więc po prostu oglądajcie i cieszcie się tym, że dla was nagrywam, prawda? I tak w ogóle ostatnio nie było odcinków, także będę się starał jakoś ten czas nadrobić, w ten weekend bynajmniej codziennie jakimś filmem. Znaczy jakimś filmem, codziennie filmem z Huntera. A tutaj akcja przeciwników, no ale jedyna taka z nielicznych akcji, no i bardzo łatwo broni tą piłkę nasz bramkarz. No ale jednak w drugiej połowie omsknęli się przeciwnicy i strzelili nam bramkę po pięknym dośrodkowaniu i po pięknej główce, także nasz bramkarz Baton był bez szans, także zobaczcie, odleciał, poleciał, kurczę, jakby ktoś bąka na niego puścił, on tak odleciał jak firana, wiecie. Wiecie o co chodzi, dobra. To było dziwne, ale mniejsza z tym. I kolejna, można powiedzieć, że taka sama akcja, no i znowu wpada bramka. Ale tutaj chyba była zaliczona poprzez gola samobójczego. No bo zobaczcie, cieszy się zawodnik, który dośrodkowywał, a nie zawodnik, który główkował. Jeśli tu nawet zobaczycie, to chyba Lescott skierował piłkę do bramki i tak właśnie jest. No i przegrywamy na razie ten mecz 2 do 1, no ale my nie chcemy przegrać, no ale niestety przegrywamy. Także, no, przegrana, która, no, nie wiem, nie było tutaj dużo akcji, bo jak wiecie, na klasie światowej tych akcji jest coraz mniej i po prostu First, tak that's to what you... wygląda. A teraz kosenko. Rice is all you need. Rice? Well, like, the food. Right. You're a kid. Rest, ice, compression, elevation. Take it slow for a few days, then get back in the gym. You need to be smart, Alex. No need to be going full speed all the time. Pace yourself. Choose your moments. What, like Ibrahimovic, Berbatov? Yes, something like that. No i po cutscence możemy lecieć dalej. Dostaliśmy premię oczywiście za bramkę, dostaliśmy zarobki, wzrasta nasza wartość rynkowa. Już 6 milionów funtów jesteśmy warci. Cóż za piękna liczba! No i statystyki oczywiście wzrastają, znaczy teraz nie wzrastają, ale no ten pasek robi się, idzie coraz dalej. Także będą kolejne treningi i następnym treningiem będzie chyba wolny trening. Słuchajcie, poprzez to, że mamy kontuzję, mi się wydaje, że mamy tylko jeden trening. No ale ja postanowiłem sobie wziąć trudne stwarzanie szans, bo ja bardzo lubię ten trening. Ogólnie lubię treningi ze strzelania, no ale niestety nie wyszło mi to tak idealnie, bo zdobyłem tylko ocenę B. Ale postanowiłem, że uznam to jako OK, także zapraszam do nagrywania po odcinku. OK, także jesteśmy po
po kilku akcjach z pierwszego meczu, w którym udało się strzelić bramkę, ale tych okazji nie było za dużo do strzelania bramki z mojej strony, ze strony Huntera, ponieważ grałem na tej klasie światowej, no i to jest dosyć trudne. Dlaczego były te momenty, nie wiem czy wytłumaczyłem, ale jeszcze raz mogę powiedzieć, wywaliło mi po prostu w domu prąd. Także możemy grać z Birmingham, kolejny mecz i dzisiaj dostaniecie poza tym pierwszym 3 mecze, także lecimy. Możesz podać do mnie. Myślę, że nie pożałujesz. O, pa, jakbyś mi tu wystawił. Ale ja ta trochę źle przyjąłem. Ajajaj, no mogłem to jeszcze jakbym przeszedł. I Alex Hunter dośrodkowuje. I Alex Hunter zalicza asystę po bramce Abona Chora. No było to dosyć dziwna bramka, ale bramka to bramka, prawda? No i jak widzicie, było warto tutaj trochę pressingu wykonać. Ledwo co wpadła. Ale wpadła. Zobaczcie, pokonany Kuszczak. A zresztą w bramce Birmingham jest Kuszczak. Także myślę, że można być zaciekawionym, jak pokaże się w tym meczu. I w 6 minucie Gabriel Abonahor strzela brameczkę, czyli wielka bestia z FIFA. Ultimate Team oczywiście mówię tutaj. No i super, oddajecie mi piłkę. Ty, nie gadaj, że tu przejdę. O masakra, o masakra. Co to za strzał był? Niby słabsza noga 5 gwiazdek, ale zobaczcie na to. O matko, panie. A mogliśmy strzelić bramkę, ty. Dobre tutaj piąskowanie, ale przed polem karnym mogło to się źle zakończyć. Mogliśmy stracić tutaj bramkę, ale na razie jest nadal wynik 1-0 i możemy spać spokojnie, że tak to powiem. Oj, jednak nie tak spokojnie. O masakra. Z tego różnego, zobaczcie co się stało, tracimy bramkę. Tutaj poprzeczka, no i na pustą bramkę, no, trudno było to obronić. Więc strzela nam bramkę Fabbrini. To pewnie jakiś Włoch, Diego Fabbrini. Nawet taka fryzura trochę włoska. Ej, dobrze, Lescott blokuje. Ale ban musiał mu tutaj interweniować, no. Było to dosyć akcja ciężka do wybronienia, ale naprawdę dobrze się zachował się nasz goalkeeper. Czy znowu z rożnego wpadnie bramka? Nie, ale jest kontra, dawaj. Sędzia, ci zabije. Jakoś tak bym chciał tu wejść, ale nie mam za bardzo jak. Dobrze, teraz. Dośrodkowuje i będzie druga asysta. Tak jest. Druga asysta. Abonahor tutaj strzela drugą swoją bramkę. Ty, żeby nie było potem, że on będzie wielką gwiazdą. No ale zobaczcie. To kurczę, napastnik i asystuje i strzela. No zobaczcie. Kuszczak pokonany po raz drugi przez Abonahora, ale po podaniu Huntera. No i co? No Hunter tutaj wszystko ci wypracowuje, umówmy się. W 50 minucie mamy 2-1 po drugiej bramce Abonahora i drugiej asyście Alexa Huntera. Może tu odbierzemy mu piłkę. Dobrze, Alex Hunter. Ajajaj. Ale patrz, jeszcze lecim. Ale mnie wyczyścił gościu, nie? Strasznie mnie wyczyścił. Opa. Taka dobra piła będzie. I teraz oddany strzał, no ale świetnie Kuszczak się zachowuje. Naprawdę dobra obrona Kuszczaka, a nawet dobre zachowanie Huntera, bo ładne odwrócenie. No i koniec meczu, no i wygrywamy 2-1 po moich dwóch asystach. Miałem też szansę na strzelenie bramki. W twoich podaniach widać dobry przegląd pola. Stworzyłeś dla kolegów kilka okazji strzeleckich. No dobre, tam dobra. Coś tam mnie chwalą, ale Abonahor zawodnikiem meczu. Ty chamie, ja miałem zostać zawodnikiem meczu, no ale cóż. Też nie miałem duży bardzo wkład w tym meczu, więc naprawdę jestem z siebie zadowolony. A tutaj zobaczmy jakieś wyniki ciekawe, no nie za bardzo, dobra. Teraz trzeba wygrać kolejne mecze. Alex, your form, I think it is in a good moment, no? Wszystko mi wychodzi, jest dobra, wszystko mi wychodzi. Everything's just clicking into place out there, you know? Like I don't even have to think about it. That is the key, Alex. Do not overthink. Just to play. Keep up the good work. Dzięki, Dino. Dino jest w porządku. Jak już mówiłem.
wiele razy. I premię. Żadnej premii nie dostanę za bramkę. No tak. Nie jest cieniem bramki. Ale wartość rynkowa wzrasta o 200 tysięcy. No i odejmują mi się kibice, dobra. Dobra, to lecimy po prostu dalej. Cechy nie, nic nie dostajemy. Zobaczymy, jak to będzie dalej po prostu. Jesteśmy w naszym pięknym pokoiku. Lecimy, także dalej. A co to z Evertonem? O kurczę, co to jest? Dziwne, jakiś mecz z Evertonikiem. Everton przecież jest w Premier League. Dziś kolejny przystanek długiej drogi po puchar. Ale stanie do walki. O, to będzie puchar. Puchar, więc gramy z Evertonem. Dziś mecz pucharowy. Wynikiem, jeśli Mr. Alexander będzie grał, powinno stać się to normą. Dobra, lecimy także z tym Evertonikiem. Zobaczymy, jak to właśnie będzie wyglądało. No Everton, no ciężki przeciwnik. Na pewno bardzo ciężki przeciwnik. Graj Hunterem, no my mamy formę doskonałą. Ale dlaczego nie ma albo na chora, który strzeli dwie bramki? No ja się pytam. I dają jakiegoś Murphy'ego. No i w ogóle cały czas praktycznie nie gra Danny Williams, co mnie też wkurza, bo Danny Williams ma dosyć dobry overall. A to jest jeszcze nasz ziomek. On tylko wchodzi czasami z ławki, to wszystko. No weźcie, zabierzcie mu piłkę, no. Teraz Kone przy piłce. Kone, podanie, świetne. Ale spalony, na całe szczęście. Bo matko, bo już się tutaj stresowałem. Zobaczcie, nie? Ale taki dość nie, aż taki minimalny. Ale jakby sędzia nie zobaczył, to nie musiałby odgwizdywać. I Aruna Kone daje do McLeana. McLeany do breaka. Aruna Kone, ale świetnie zachowuje się Golinić jakoś tak, nasz bramkarz. Naprawdę piękna interwencja, no i na razie jest 0 do 0. Tutaj też był strzał kolejny, ale nic z tego nie wynikło. Dobrze, Aleksander przejmuje tą piłkę. Nie, nie, panie. Ja tu polecę. Po najwyższe. Laury. Dobra, Aleksander, Aleksander, Aleksander! Ładuje, ale znowu broni bardzo dobrze ten strzał. Znaczy znowu, chyba pierwszy raz broni dobrze ten strzał bramka Evertonu. No i koniec, słuchajcie, koniec podstawowego czasu i będzie dogrywka. Dawaj tu, dawaj, dawaj, dawaj Hunter. Dawaj Hunter, dawaj Hunter. Let's go Hunter Williams jednak. Strzela Williams, ale no zabrał nam bramkę, ale no co mam zrobić, no to co mam się smucić. No Williams, zabrałeś nam tą brameczkę, no. Umówmy się. Moje dobre zachowanie, a on tu kurde zbiera laury, no i dum. Czy musiało to wpaść, słupek, no. No dobra, ale wygrywamy, to jest najważniejsze. W 101 minucie, sorry, mi się odczkawnęło. Czkawkę mam, to znaczy odczkawnęło, co ja chciałem powiedzieć. Ja nie chcę rzutów karnych. Tak jest, koniec meczu, no. Mogliśmy strzelić bramkę, ale bramkę strzela Williams. Powinno nam zaliczyć asystę, no. Umówmy się tak szczerze. Ja z oceną 7-2, taka przeciętna, do Danny Williams za nickiem meczu. Wszedł z ławki i strzelił bramkę, no zobaczcie. Można, można. No. To co? Nagrody za mecz. Wartość rynkowa nie podskoczyła. Atrybuty też nie mamy żadnych do rozdania po prostu tych punktów. Więc zobaczymy, co dalej będzie się działo. Bo jeszcze dzisiaj jeden mecz. I ten mecz to będzie z Billington. Lecimy z tym meczem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Miejmy nadzieję, że coś... Ej, nie jestem już w formie? O kurde. Po jednym meczu, zobaczcie, już nie jesteśmy w formie. Podanie do Adama. Pa, jestem tu. Patrzcie, jest, no nie, kolejna, kolejna taka bramka, nie, że ja strzelam, ktoś dobija i ma bramkę, no, coś niemożliwego, no, no słuchajcie, tata mi wbił do pokoju, no niestety, tak to już bywa, jak się mieszka z rodzicami i oni nie umieją pukać, także lecimy. Dobra, Aleksander, Aleksander finezyjnie,
I jest, w końcu siadła jakaś brameczka i tym razem od słupeczka. Także opłacało się po prostu robić pressing. To dla ciebie, dziadku, to dla ciebie, no. Także strzelamy bramkę dla dziadka i zobaczcie. Bardzo ładnie tutaj wykończenie z finezyjnego strzału. No i ten trochę łysiejący już bramkarz nie miał po prostu szans, no, przy tym strzale. I w 22 minucie strzelamy na 2-0. No ja nie faulowałem. Co to było? Ja pierniczę, nie? To było po prostu zarąbiste, nie? Hunter się przewracał, swoje nogi. Dobre podanie do Westwooda. Westwood, jestem. Dobra, podam, żeby nie było. Gościu! Czy ty naprawdę chcesz... No nie, co mu gratulujesz? Hunter! Ja rozumiem, że chcesz być koleżeński, no ale bez przesady, ty. Co, ja schodzę? Czy co, przypominałem, że strzeliłem bramkę, tak? Dobrze, tak, strzeliłem bramkę dla tego klubu, bo go kocham. No i koniec meczu, no i ocena 8-7, strzeliśmy bramkę, no mogliśmy coś tam chyba jeszcze strzelić, zamiast oddać piłkę przeciwnikowi, oddajemy jej koledze, dobra, dobra. A ja zostałem zawodnikiem meczu, z czego się cieszę bardzo i możemy lecieć dalej. Także lecimy. No i zobaczmy, Norwich 2-1, na przykład Derby County 3-0. No, bardzo ładne wyniki. O, wywiad. So, Alex, man of the match, a special game for you? Or just another day at the office? W sumie nie, ale czasami dostaje się. Cieszę się, że mogłem... Od tego jestem. Od tego jestem. Karen, this is my job. You could kind of say the pitch is like my office. When I come to work, I come to win, to be the best. Awards like this are my job. I'm already thinking about the next match. You were able to make a difference today, Alex. Tell us about your goal. W swojej bramce, no... tego... Tego od siebie oczekuję. Tego od siebie oczekuję. And if I'm honest, I expect it of myself. A co w tym złego, że menadżer się wkurzył? It's been a nice spell of form for you, Alex. What are you doing differently? Zasługa planu ciągnę drużynę do przodu, jestem tylko częścią zespołu. Zasługa planu taktycznego. Management spends a lot of time working on the tactical side of our game, week in, week out, and as a team we've all bought into the plan. Simple as, really. And we're done. Much appreciated. You're welcome. Fajnie, że są te wywiady i nie są one takie same, z takimi samymi pytaniami. Jest trochę tym innego, chociaż było zawodnik meczu i tam, ja wiecie, odpowiedziałem trochę inaczej, bo wcześniej też odpowiadałem chyba na to pytanie od zawodnika meczu, nie jestem pewien, ale wartość rynkowa o 100 tysięcy, tak, także 6, o 2 punkty atrybutów, no i od razu się możemy wzmocnić, fizyczne, dobra, możliwe wrzucenie prosto w pole karne, nie, silne uderzenie głową, to by było nawet w porządku, a tu, aby zwiększyć swoją siłę, chociaż... zobaczcie, mamy 80 przyspieszenia. Może celność rzutów wolnych. No, czy to dużo da? Dobra, celność rzutów wolnych. Dużo to nie dało, ale zawsze coś. Jeszcze mamy jeden punkcik, który moglibyśmy wykorzystać. Obrona, myślę, że nie. Rzuty karne też mi nie... Do środkowania, dobra, do środkowania i będzie spoko. Bo rzutów karnych ja nie chcę mieć dobrych, bo potem będę je wykonywać i co? Ej, Alex, dlaczego nie trafiłeś? No sorry, kurde, nie umiem strzelać karnych w tej FIFA. No słuchajcie, no tak nie można odpowiadać, no. I tyle, no po prostu zobaczmy, co będzie dalej, a w następnym... Albo wiecie co, jeszcze sobie zrobimy szybki trening. To będzie dłuższy odcinek. Szybki trening i to będzie na wszystko. Więc szybki trening, to jest szybki, bo strzelanie będzie szybkie, mam nadzieję, tak. Dobra, a zresztą dawno nie było treningu, o, trening snajperski, akurat nie jest aż taki trudny jak w zeszłej FIFA. Zobaczcie, mam nadzieję, że wyjdzie mi, no zobaczcie, tu brameczka. Tu brameczka. No tu nie było brameczki. Ale teraz patrzcie. Aaaa, jak siadło. Dawid podsiadło. No nie, ale by się przydało, żeby w tarczę trafić. O, a teraz akurat ładna bramka, tylko w tarczę nie trafiliśmy. O i słupek. No w tarczę traf, gościu.
Dobra, na razie jest dobra robota, ale w tarczę nie trafiamy w ogóle. A czemu ty lewą nagle zdecydowałeś się strzelić? Co cię podkusiło? Mam też jakiś taki cieniutki chyba jest, wiecie? No zobaczcie, piłka leci, a on jakieś skacze dziwnie. No ale dobra, zrobiliśmy to na A. Jeszcze strzały pod cinką i to będzie na tyle w tym odcinku. Chyba, że będzie jeszcze jakaś może ciekawa cutscenka. Więc... Albo nie, dobra. Po prostu lecimy od razu. Cutscenka będzie na następny odcinek wtedy. Jeśli w ogóle będzie jakaś, nie? No teraz w ogóle mało tych cutscenek ostatnio, więc... Tylko było jak Dino nas pochwalił, że w dobrej formie, no i wywiad. I to było wszystko. Więc zobaczymy. Może by się przydało właśnie, żeby była jakaś cutscenka. Ale weź to, Hunter w bramkę. No w bramkę, Hunter, no. Teraz będzie idealny. Idealny lobik. Teraz też bardzo ładny. Dobra robota na razie. Aj, to obronił już, ale premia i będzie... Dobra robota, dobra. Zostawmy to na dobrą robotę i się nie pierdzielmy w tym. Z tym. Nie w tym, tylko z tym. Dobra. Statystyki wrastają, trener się cieszy. Mam nadzieję, że tak będzie. Przyspieszenie wzrosło o jeden. No, to ciekawe. Dobra, 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 kończymy, Dino. My to wszystko wiemy. Także mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Lajkujcie, subskrybujcie. No i zapraszam do kolejnych materiałów, także siema.